Właśnie przede wszystkim w maratonach trzeba być regularny i to później daje wyniki. W tym roku miałem paru konkurentów, którzy nawet byli lepsi ode mnie, tylko że akurat nie dojechali do mety. Jeden fajny kolega Portugalczyk w Dubaju dał skoka z wydmy. Nie miał szans, żeby mnie wyprzedzić, ale miał szansę, żeby awansować na drugie miejsce. Przegrałem z nim na przykład zawody w Brazylii, bo ja byłem drugi, on był pierwszy. No i tak nieszczęśliwie skoczył, że nie będzie startował w Dakarze. Także, a to jest zawodnik, który wygrał ASO Serial w Portugalii i wygrywał odcinki na Dakarze, także bardzo dobry zawodnik. No i teraz najważniejsze zawody w roku nie jedzie. Zmiana miejsca rozgrywania Dakaru, czy to ma dla Was bardzo duże znaczenie? Chociażby ten długi, ponad 600-kilometrowy odcinek. Nie no, już odcinki takie długie jechaliśmy, bo ja jechałem w Egipcie odcinek, który miał chyba 800 kilometrów najdłuższy, coś takiego. Także to nie ma znaczenia dla nas. Ja jeżdżę na wszystkich kontynentach, startowałem i w każdym rodzaju terenu i to nie ma dla mnie większego znaczenia. Po prostu teren tam będzie, myślę, że może nie szybki, tak jak w Afryce, bo będzie bardziej zaludniony, ale bardziej równy. Z motocyklami spotkacie się już tam na miejscu, ale rozumiem, że żadnych niespodzianek nie będzie. Wiecie bardzo dobrze, jakie to maszyny, czy ewentualnie jeszcze jakieś techniczne przeróbki na miejscu? Nie, nie, tam przerabiać to już nic nie będziemy, ale może założymy inny silnik. To jest jeszcze w kwestiach pracy na silnik. No silnik to akurat w naszych motocyklach nie wymienia się długo. Nasze silniki jeszcze są u tuningowca i jeszcze się robią. Te silniki nowe są wadliwe, one się psują, a my dążymy do tego, żeby się nie psuły i żeby były no, szybsze. I teraz jest sprawa taka, że wiemy już, co się psuje, a motocykle już są na pokładzie, na promie i na razie są te motocykle na takich silnikach, jak nam dał KTM, czyli na seryjnych, ale mam nadzieję, że silniki dolecą i tam już jesteśmy przygotowani na to, żeby wymienić. Jest na to czas i odbiór mamy pierwszego, bo nasze motocykle nie zostały odebrane, tylko pojazdy techniczne i specjalnie nie odbieraliśmy tutaj w Le Havre naszych motocykli, żeby mieć czas jeszcze w Buenos Aires. Jak będą wyglądały te przygotowania z Depre? Czy razem z nim, czy obok niego? Nie, nie, no jak będziemy jeździć, to będziemy razem. Poza tym tam, gdzie jedziemy, to on tam niedaleko mieszka. A to będą takie koleżeńskie po prostu jazdy, to nie będzie żadne ściganie. Przede wszystkim to niech nam Cyril da mapki, gdzie tam można jeździć i jak można jeździć. A do jazdy nam on jest, można powiedzieć, praktycznie niepotrzebny. Rozmawialiśmy w zeszłym roku o Kubie Przygońskim, no tamten rajd się nie odbył, ale teraz po tym sezonie myślę, że jeszcze więcej pozytywnych słów na jego temat można powiedzieć. Zdecydowanie, Kuba jest na fali wznoszącej, nie miał żadnego wypadku poważnego w tym roku, miał czystą, fajną jazdę. Wszystko jest przed nim. Sam jestem ciekawy, jak będzie się dalej rozwijał, bo na razie się rozwija bardzo szybko. Bardzo szybko niesie przede wszystkim do góry. No i Kuba, to co Marek powiedział, że Kuba może być już liderem naszego zespołu. No ja jeszcze się nie będę tak próbował dawać mu. Jeszcze mu. Zresztą to jest zdrowa rywalizacja, bo i Kuba pomaga nam, żebyśmy my szybciej jeździli, no bo jak Młokos nam wyprzedza nas, no to jeszcze się spróbujemy nie dać. No, on znowu z dziadkami też nie chce przegrywać, dlatego fajnie, fajnie, to fajnie wygląda. U nas nie ma zawiści żadnej.